Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj słyszymy w dobrej nowinie szczęśliwi Ci, szczęśliwi Ten, który będzie ucztował w Królestwie Bożym. I Pan Jezus daje przypowieść o gospodarzu, który zaprosił na tą ucztę biesiadników, ale żaden z tych zaproszonych nie przybył. Warto zostawić tą scenę ze Słowem Bożym, które usłyszeliśmy w niedzielę, kiedy Pan Jezus mówił o uczonych w prawie, o faryzeuszach, którzy lubią zaszczytne miejsca na ucztach, pierwsze miejsca w synagogach, abyśmy popatrzyli na te zaproszenie owego gospodarza z przypowieści właśnie bardzo konkretnie do nas. Ono jest skierowane dla nas wszystkich. My jesteśmy przez chrzest święty tym ludem kapłańskim, ludem królewskim i Pan Bóg zaprasza nas właśnie na tą uszczę, którą dla nas przygotował. On nam się daje, prawdziwy Bóg miłości w Eucharystii, pragnie napełniać nas swoją miłością, umacniać naszą wiarę, wypełniać naszą nadzieję, abyśmy mieli siłę, abyśmy mieli dobry kierunek kroczyć do Bożego Królestwa. A już tutaj, na ziemi, w czasie Eucharystii, zasiadamy na tej uczcie. Razem ze wszystkimi świętymi, które nie tak dawno wspominaliśmy, świętując gody baranka, świętując mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela. W nim złóżmy naszą nadzieję i dbajmy o tą relację. Skoro On nas zaprasza, odpowiedzmy na Jego zaproszenie otwartym sercem.